Główne ustalenia, jak w przypadku służb mundurowych, bardzo często zaczynają się od pieniędzy. Fakt niezbity to to, że z roku na rok coraz mniej pieniędzy przeznacza się na szkolenia. W 2009 roku 411 milionów złotych, w 2011 było to już tylko 365 milionów złotych. To skutkuje oczywiście ograniczeniem dostępności do szkoleń. W Policji tylko połowa, około 52 tysięcy funkcjonariuszy mogła podnieść swoje kwalifikacje. W straży było o wiele gorzej, bo tylko 18% z 12 tysięcy funkcjonariuszy mogło podnieść swoje kwalifikacje. Mieliśmy też spore wątpliwości dotyczące jakości tych szkoleń i kursów zawodowych. Tu dowódcy indagowanych jednostek wskazywali, że zajęć praktycznych organizowanych w ramach tych szkoleń jest zbyt mało, a to może skutkować nieodpowiednim przygotowaniem do zadań specjalistycznych. No tradycyjnie, jak w przypadku podobnych kontroli, mieliśmy wątpliwości co do stanu technicznego bazy. W 10 szkołach wykryliśmy uszkodzenia konstrukcji nośnej, budynków i elewacji, zawilgocenia, zagrzybienia ścian, a więc rzeczy, które na jakość kształcenia pozytywnie nie wpływają. No i wreszcie bardzo wiele do życzenia, naszym zdaniem, pozostawiała kadra dydaktyczna zatrudniona w szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Na przykład w Szczytnie 70% nauczycieli akademickich posiadało jedynie tytuł magistra. W Warszawskiej Szkole Głównej Służby Pożarniczej zdarzały się przypadki, że na stanowisku asystenta i adiunkta zatrudniano osoby bez wymaganych stopni naukowych. W tej jednostce zatrudniano też zbyt małą liczbę wykładowców, także niektórzy nauczyciele, akademicy musieli brać na siebie dodatkowe zajęcia i przekraczali pensum nawet o 300%. No, taka polityka szkoleniowa może efekty nie będą widoczne w krótkim horyzoncie czasowym, tak? Natomiast w sytuacji, w której stan ten będzie się przedłużał, będzie to z pewnością skutkowało obniżeniem jakości służby, a więc jakości tej specyficznej usługi, jaką służby mundurowe, które skontrolowaliśmy, świadczą na rzecz społeczeństwa, usługi opłacanej z naszych podatków.